Siemano, siemanderko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 718 odcinku gitarowej mgły, czyli filmiki o gitarach FOG. FOG, motherfuckers. Chciałem Was bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować za to, że cały czas oglądacie i że jesteście w gitarowej mgle, bo dużo to dla mnie znaczy. Mimo tego, że robię to dla siebie, no to jednak fajnie, że ktoś to ogląda. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ciekawy instrument. Instrument, który kiedyś już dawno, dawno temu, jak ktoś oglądał mój kanał od dłuższego czasu, przedfilmikowego, to kiedyś instrument już taki się pojawił. Miałem chyba dwa takie instrumenty w życiu, a ten jest, ten dzisiejszy jest chyba trzeci z tego, co chodzi. GitaraOnline.pl, alternatywne forum gitarowe. Przedstawiamy dzisiaj gitarę Charvel CX290. Jeden, jak gdzie klasyczna fenderowska główka, ale jest to, nie zmylcie się, jest to instrument 17-letni. Jest to bardzo ciekawa i bardzo rzadka seria gitar Charvel. Charvel by Jackson. Gitara wyprodukowana jeszcze w Japonii. I co się dowiedziałem, to akurat ten konkretny model może być nawet jeszcze z lat 80., bo produkcja akurat tego właśnie modelu rozpoczęła się w 1989 roku. Byłem wtedy chyba w 5. albo w 4. klasie podstawówki. Jeszcze nie myślałem o graniu na gitarze. Chyba od gdzieś tak od 6. zacząłem myśleć o graniu na gitarze i o tym, żeby w ogóle być gwiazdą rocka. Słuchajcie, w 89. no mogła być zrobiona trochę później, bo generalnie produkowali je do 95. roku. Całą serię CX, bo o tym mowa. Są to Charvele z serii CX. Jak mówię, produkowano do 95. roku. Potem została ona zastąpiona przez koreańskie już modele CH. Seria CX jako taka, przynajmniej ten model, który tutaj dzisiaj sobie prezentujemy, to była taka, znaczy ogólnie wszystkie te CX-y, to była trochę taka bardziej budżetowa wersja gitar Charvel. To nie były te Charvele takie, które nazywały się tam model 3, model 4, czy tam 375, 475. Tylko to była taka trochę bardziej budżetowa linia tych instrumentów, ale jak mówię, cały czas produkowana w Japonii, cały czas produkowana na całkiem niezłych podzespołach i cały czas całkiem na propsie. Generalnie była ona raczej dostępna na rynkach japońskich, głównie gdzieś tak przecieki były do Europy tych instrumentów. Nie było ich tak bardzo dużo tutaj sprowadzanych, więc generalnie, jak powiedziałem, jest to dosyć rzadki instrument i instrument taki, który jest pewnego rodzaju rarytasem, jeśli chodzi o zarówno dzisiejszy test, jak i w ogóle o to, kto sobie może go kupić. Sama gitara przypomina Stratocastera i generalnie jest taką gitarą stratocasterowatą. Oczywiście jest to instrument jeszcze sprzed ery, jak Fender dorwał się do Charvela i Jacksona i jeszcze to jest taki instrument, który nie do końca jest taki jak Stratocaster, chociaż też dziwne, bo na przykład przecież modele model 3, model 4 czy tam 370, nie, 375 już nie, ale te starsze model 3, model 4, model 1, model 2 mają normalne takie original contour body, czyli tak jak w Fenderze. Ten instrument jest taki trochę bardziej kanciaty, jest leciutko mniejszy niż Stratocaster i jest taki trochę bardziej kanciaty, czyli wszystkie te tutaj rogi są takie bardziej takie, no nie są aż bardzo tak wyciosane, ale nie są aż takie okrągłe jak w Stratocasterach. Gitara, mimo że ma trzy single, do końca aż tak bardzo stratocasterowa to nie brzmi. Zastosowane tutaj przetworniki Jackson J110, znane chociażby z serii Performer, tutaj sygnowane logiem Charvel w takich zamkniętych puszkach. One takie do końca fenderowskie nie są. Mają taki troszeczkę bardziej taki środkowy dźwięk. Nie mają tej takiej jaskrawej fenderowskiej górki. Więc generalnie jak ktoś szuka takiego typowego strata, to jest to dobra baza do tego, żeby ten instrument podrasować i na przykład zamienić. Tutaj jakieś Texasy wstawić, albo Tex-Mexy, albo jakieś, nie wiem, jakieś Fendery japońskie. Nie wiem, Merliny na przykład, single podobno bardzo fajne są fenderowskie, więc generalnie jak ktoś szuka takiego typowego strata, no to tutaj to jest taki troszeczkę inny Stratocaster, taka gitara trochę bardziej, jakbym powiedział, uniwersalna, cały czas na trzech singlach, cały czas nie bardzo nadająca się do bojenia, ale troszeczkę inna niż Stratocaster.
Jak ktoś by chciał sobie na nie połodzić, to spokojnie może wymienić sobie na mini humbuckera przy przetwornik przy mostku i napierdzielać, nie? Mostek nazywa się JT480, jest to taka zwykłe fenderowskie tremolo, 22 progi, co ciekawe te progi to są progi jumbo, czyli szerokie sportowe. W gitarze dało się ustawić całkiem niską akcję strun, niestety pręt napinający ma swoją regulację tutaj przy gryfie, tak jak w starych Fenderach, więc generalnie jak się chce go regulować, to trzeba okręcać gryf, dokręcać, sprawdzać i tak dalej, jest to trochę uciążliwe, słuchajcie. No i nie ma typowej fenderowskiej regulacji, czyli mamy po prostu tylko i wyłącznie volume i tylko i wyłącznie ton, nie ma tej trzeciej gałki, nie jest to typowo Stratocaster, ale jest pięciopozycyjny przełącznik, czyli te pozycje takie pomiędzy, szczególnie ta gryfowa ze środkową połączona, dają nam to takie, tą taką fajną szklankę. Mówię troszeczkę inaczej doprawioną, ale cały czas to brzmienie tych dwóch singli tutaj jest, słuchajcie. Co jest ciekawe, w tej gitarze jest oryginalny kształt fenderowski główki. I teraz tutaj to jest też pewnego rodzaju rzadkość, bo większość tych instrumentów, które przywędrowała do Europy, bo one gdzieś tam do Europy wędrowały, no nie może w takiej wielkiej ilości, ale pojawiały się, miały takie troszeczkę zmienione te główki. Myślę też, że to może być albo właśnie wczesny model z lat jeszcze 80., albo po prostu jest to model przeznaczony typowo na rynek japoński, gdzie po prostu trochę inne prawa są autorskie i tamtą główkę mogli sobie tak zrobić, więc jest to pewien rarytas, no i wygląda po prostu przepięknie i wygląda prawdziwie, bo główka fenderowska w Stratocasterze jest bardzo fajna, ta jest ta z tych takich malutkich. W gitarze oryginalnie, ja ją kupiłem bez kluczy, oryginalnie założone są klucze japońskie Gotoha, zajebiście działające. Ja tutaj założyłem takie chińskie blokowane klucze z AliExpress, słuchajcie. No, nie są one za szczęśliwe, więc jeśli się zastanawiacie nad takimi blokowanymi kluczami, to szczerze je odradzam. One trzymają strój, tutaj da się nimi kręcić, ale trochę każdy ma je trochę inną pracę, ta regulacja ich tutaj tymi śrubkami, no nie są te klucze za szczęśliwe. Od razu się przyznam, że tą gitarę oczywiście sprzedałem z tymi kluczami, ale dołożyłem też komplet normalnych olejowych kluczy, nieblokowanych, jakby komuś, kto ją ode mnie kupił, bardzo pozdrawiam, się te klucze nie spodobały, to może sobie wymienić. W gitarze jest jedno drzewko na główce, tutaj. Moim zdaniem ta gitara by trochę zyskała, jakby tutaj było drzewko gdzieś jeszcze napierające drugie założone. I wtedy trochę by na pewno tutaj lepiej to fizycznie generalnie pracowało. Oczywiście mamy bardzo sportowy, całkowicie nie fenderowski, nie żaden gruby, tylko bardzo sportowy gryf. Gryf typowo szarwelowski. Gryf zrobiony z drewna klonowego, z palisandrową podstrunnicą. Jak powiedziałem, progi są jumbo. Gryf jest z jednego tutaj kawałka drewna, czyli żadna główka nie jest doklejona, ani nic takiego. Body samej tej gitary zrobiony jest z drewna basswood, czyli lipowego. Mostek zablokowałem, bo nie mam wajchy. Wajcha, z tego co mi się wydaje, jest chyba na szersze. Nie, chyba na normalne. Na normalne 6 mm 6 chyba 6 tremolum, no ale jakoś tutaj ja po prostu zablokowałem, ja takie mostki generalnie wolę mieć zablokowane. No i w gitarze są nieoryginalne, bo też kupiłem ją bez gałek, nieoryginalne takie gibsonowate gałeczki. Oczywiście tradycyjnie tutaj troszeczkę potrafi sobie pęknąć lakier, jak to przy tym łączeniu. Oczywiście mamy wytłoczony szarwel tutaj na płytce z tyłu i jest to całkiem przyzwoity instrument, który warto rozpatrzyć, jeśli szukamy instrumentu dobrej klasy do podrasowania lub nawet do... Oczywiście te pick-upy grają i wszystko jest fajnie w nim, ale podrasowana ta gitara by grała jeszcze lepiej. Jak mówię, no w takiej formie okolice 1000 zł to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór. Przynajmniej ja za tyle ten egzemplarz sprzedałem i myślę, że jest to bardzo, bardzo uczciwa cena za japoński stary instrument,
który tak naprawdę jest bardzo dobrze zrobiony i który przyniesie dużo, dużo radości. Słuchajcie, test dzisiejszy nagrałem na czterech wzmacniaczach. Haha. Na czterech wzmacniaczach Joyo Band Amp. Są to Joyo, jak one się tam nazywają, Atomic, czyli odpowiednik brzmień voxowych, Joyo Blue Jay, czyli Fenderowskiego Blues Juniora, Joyo Meteor, czyli Orange i Joyo Zombie Grai Trombi, czyli odpowiednik Mesa Boogie. Wszystkie są nagrane na tej samej kolumnie z głośnikiem Celestion G12T75 przy użyciu mikrofonu Shure SM57. Oczywiście użyłem kabli Reds Music. No i nagrane jest oczywiście to w fogowni po drugiej stronie, w sensie w amp roomie, a ja tutaj sobie siedzę i słucham tego z odsłuchu. Myślę, że już więcej nie ma co tutaj nawijać o tym instrumencie. Bardzo fajny Charvel. Polecam od siebie te instrumenty. Posłuchajcie sobie już, jak to gra. Jak zwykle przepraszam za to, że gram ja, a nie ktoś, kto gra fajniej i lepiej. No, ale to jest mój kanał. Ja sobie na nim gram. No nic, słuchajcie, nie ma co już tutaj się wygłupiać. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę. Oglądajcie filmiki o gitarach, bądźcie w gitarowej mgle. Wchodźcie na grupę, wchodźcie na fanpage i piszcie komentarze, udzielajcie się. Niech nam się mgła rozszerza na cały świat polskich gitarzystów rozsianych na różnych kontynentach. Bla, bla, bla. We'll be right back.
oczko mu się odkleiło, temu misiu jednemu. Ktoś tu ma dobrą zajawkę na wojskowe samochody tym razem. Taki Land Rover klasyczny i taka ciężaróweczka malutka, też całkiem fajna, na gaz w ogóle ona jest, nie? Albo ktoś ma gaz, żeby ją kupić. Nie no, fajne, fajne rzeczy generalnie. Fajnie, że ktoś takie rzeczy sobie zbiera i że takie rzeczy nie idą na złom, tylko że po prostu są one cały czas trzymane. Cegłówki muszą być włożone, pustaki dwa, znaczy właściwie to nie pustaki. O. Historic Racing. Proszę bardzo. Elegancja Francji. Oglądajcie końcóweczki samochodowe, a do mnie szef dzwoni, więc kończę.